Dobry wieczór Państwu. W imieniu organizatorów dzisiejszego wieczoru pragnę wszystkich serdecznie Państwa powitać na piątym wieczorze przedsiębiorcy gminy Chełmża. Licznie udział w spotkaniu, jak sama jego nazwa już sugeruje, biorą przedsiębiorcy z gminy Chełmża oraz jej okolic, w tym laureaci wcześniejszych edycji szlachetnej Podkowy. Także niejednokrotni sponsorzy wielu imprez i wydarzeń gminnych. Witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Wiele jeszcze tego wieczoru przed nami, ale jednak zanim przejdziemy do uroczystego momentu dzisiejszego wieczoru, mam tutaj na myśli wręczenie statuetek Szlachetnej Podkowy w edycji 2019. To poproszę Państwa do obejrzenia dwóch filmów, które tutaj dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. To film ukazujący gminę Chełmża w roku 2018 na tle licznych wydarzeń, do realizacji których w większości przyczyniliście się Wy, Szanowni Państwo. Szlachetna Podkowa to wyróżnienie w gminie Chełmża, które nadawane jest za zasługi w wielu dziedzinach, między innymi właśnie w takich jak przedsiębiorczość, rolnictwo, promocja, sport i rekreacja, kultura, inicjatywa roku, czy też wzorowy pracownik, działalność społeczna. Do tej pory wszystkie wymienione kategorie mają już swoich laureatów. Wyróżnienie to w gminie nadawane jest od 2012 roku. Łącznie do tej pory wręczono, uwaga, 57 takich statuetek wymienionych przed chwilą przeze mnie kategoriach. Ta firma ma już 20 lat, 20-letnie doświadczenie. Znajduje się, jej siedziba mieści się w Mirakowie. Od 1998 roku dokładnie specjalizuje się w świadczeniu usług hotelarskich i gastronomicznych. Mam tutaj na myśli ośrodek wypoczynkowy Grodno w Mirakowie. A tutaj ośrodka wypoczynkowego Grodno jest profesjonalizm, rzetelność i wysoka jakość usług. Nic dodać, nic ująć. Pani Stella podpowiada, nic dodać, nic ująć. Gratulacje. Możesz być dźwigą podkowy, może tak? Już nie można nic dodać, nic ująć, bo pani wszystko przedstawiła super. Ja tylko mogę ze swojej strony powiedzieć, że bardzo Państwa zapraszamy do naszego obiektu, szczególnie tego nowego, który do tej sali, która będzie na pewno spełniała niejedne fajne spotkanie dla Państwa. Dziękuję bardzo jeszcze raz za wyróżnienie. Siedziba tej firmy mieści się na terenie miejscowości Witkowo. A mowa o agroturystyce Stajnia Witkowia, Witkowie,
I zapraszam tutaj do nas Państwa Marzenę i Zdzisława Kamińskich. Tutaj dzieci i młodzież kochająca konie może spędzać swoje wolne popołudnia, wakacje, ferie zimowe. W ofercie gospodarstwa przede wszystkim nauka jazdy konnej indywidualna, jazda konna grupowa, opieka nad zwierzętami, pensjonat dla koni z pełnym zakresem opieki. I też taka bardzo ważna rzecz, nowość, tutaj pozwolę sobie odczytać. W 2018 roku dotychczasowa działalność gospodarstwa Agroturystyka Stania Witkowia oceniona została w specjalnym internetowym rankingu klientów i dołączyła do ogólnopolskiego grona Orłów Turystyki, uzyskując tytuł laureata Złotych Orłów Turystyki 2018. Także tak, jeszcze raz gratuluję. Była pamiątka z tego dzisiejszego dnia i z tego wręczenia. Także to dla Pani. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Także jeszcze raz. Dobry wieczór Państwu. Witam organizatorów jeszcze raz i Państwa również. Niezmiernie nam miło było przyjąć to zaproszenie, ponieważ no to jest tak, no nie co dzień, prawda? Oczywiście. Dziękujemy bardzo za zauważenie i docenienie naszej pracy. Bez wątpienia jest to taki motywator na przyszłość, zwłaszcza że rekreacją i hodowlą koni zajmujemy się dopiero niedługo, 5 lat. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne Marmet. Miejscem wykonywania działalności jest Chałmża. Firma prowadzi sprzedaż asortymentu metalowo-hydraulicznego. Z kolei w roku 2014 państwo wyczółkowscy swoją działalność poszerzają o drugą firmę, a dokładnie przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne Anmar. Stałe miejsce wykonywania działalności to Grzybna. Firma Anmar to z kolei autoryzowany serwis Boscha Junkersa w zakresie kotłów gazowych i pomp ciepła. Chcielibyśmy bardzo podziękować za to wyróżnienie. Wiele to dla nas znaczy. I wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że gdyby nie wy wszyscy, którzy tutaj jesteście, nas by też tutaj nie było. Dziękujemy bardzo. W gospodarstwie rolnym Skuczwał, którego właścicielami są państwo Stanisław i Grażyna Żak. Gospodarstwo jest gospodarstwem rodzinnym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Obecnie we władaniu trzeciego pokolenia. Swoją działalność rolniczą laureat rozpoczynał od areału 15 hektarów, które ofiarowali mojego rodzice. Przez kolejne lata areał gospodarstwa systematycznie powiększał się i obecna jego powierzchnia to 49 hektarów. A specjalizuje się w produkcji zwierzęcej, dokładnie gałąź mleczarska. Stasiu będzie dźwigał podkowę, a tutaj jest dowód na to, że ta podkowa została wręczona i gratulacje. Ja wiem, że drogi może nie będą potrzebowały, ale chciałbym, żebyście jeszcze nam przyjęli. Żeby nam przyjęli. Proszę Państwa, moja branża mleczarska to uważam, że jest najpiękniejszą branżą w rolnictwie, ale ogólnie coraz mniej hodowców bydła mlecznego, a mleka coraz więcej. To jest dużo do znaczenia ma teraz, że każdy kto chowa, powiększa hodowlę, żeby większy zysk był. Dziękuję pięknie. Również dziękujemy tutaj za obecność i jeszcze raz bardzo gratulujemy. Dzisiejszą tutaj statuetkę Szlachetnej Podkowy odbierze jeszcze jedna firma. Tutaj właściciela tej firmy na chwilę obecną nie ma, ale on do nas dojedzie, ale pozwolę sobie tą firmę przedstawić Państwu i kilka słów też również o niej powiedzieć. A jest to dokładnie Zakład Drogowo-Budowlany, Spółka Cywilna Wilczyński Krzysztof, Wilczyński Mariusz z siedzibą zakładu rogowo. Ja tylko chciałem podziękować, że przyjęliście zaproszenie na kolejny wieczór przedsiębiorców. Chciałbym jeszcze raz się nisko ukłonić za te wspieranie różnych pomysłów naszych mieszkańców, bo nie zawsze te pomysły są przecież gminy, pracowników. To najczęściej ludzie mają fajne pomysły, spontan, zawsze potrzebują trochę wsparcia i Państwo te wsparcie też im potraficie udzielić i pomóc.
Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję. I co? Liczę, że dzisiejszy wieczór będzie miły. No, zwyczajowo też chciałem Państwu powiedzieć kilka słów z tematu biznesu, zainteresować właściwie tematem, bo nie chcę zabierać zbyt wiele czasu. Dlaczego ludzie hejtują? Ta, która jest mi najbliższa, to taka teoria biologiczna, fizjologiczna. Okazuje się, że naukowcy badali mózg hejterów w trakcie pisania hejtu. Właściwie no, nie wiem czy mózg, ale na pewno głowę badali i to co się tam znajduje. I okazało się, że głowę hejterom zalewa serotonina w momencie pisania hejtu. To taki hormon szczęścia. Taki hormon przyjemności, euforii, który pojawia się przy różnych używkach. Hejt sprawia ludziom przyjemność, a jednocześnie też może być biznesem. Trudno będzie z hejtem walczyć, bo jeśli coś daje przyjemność i jeszcze kasę, to ludzkość sobie z takimi problemami wielokrotnie nie poradziła. Ale coś trzeba robić. Oczywiście w takim powszechnym hejcie to najlepiej ignorować, ironizować. To jest najlepszy sposób. Jest takie powiedzenie, nie karmić trolla, żeby po prostu nie odpowiadać na zaczepki, bo to tylko eskaluje problem. Natomiast w biznesie nie można nie ingerować, nie można nie odpowiadać, bo w biznesie hejt może zniszczyć firmę, może spowodować plejtę. Można sobie zamówić hurtem hejcik i zaczaić się na konkurenta i go zniszczyć. Oczywiście powstają też firmy, które bronią przed hejtem. One się rozwijają niestety dużo wolniej, bo po pierwsze mamy no, bardzo niedoskonałe, niedostosowane prawo. Jak zwykle nasze prawo nie nadąża za życiem. Politycy jak zwykle zajmują się bardziej sobą niż tym, co jest nam potrzebne. Nie ma nawet definicji prawnej hejtu, czyli tak naprawdę to w sądzie często dochodzi do dziwnych wyroków. Także nie jest łatwo, ale myślę, że warto zainteresować się, zanim ten hejt nas dotknie i zlokalizować taką firmę informatyczno-prawną po to, żeby w odpowiednim momencie się przed hejtem bronić. Pozwólcie Państwo jeszcze, że tutaj poproszę na środeczek naszych tegorocznych laureatów Szlachetnej Podkowy, którzy przed chwilą tutaj odebrali statuetki.